pory bardzo często się zdarza, że ludzie podchodzą do mnie i mówią, że o właśnie, że dziękują mi bardzo za Izabelę i Łęcką i że to taka tak wspaniała postać. To był nadzwyczajny serial, że była taka dbałość o szczegóły kostiumu, rekwizytu. To tyle mówi o epoce. Czym mogę panom służyć? Jakże jesteś dziś piękna, kuzynko. Żałuję, że nie jestem moim własnym synem. Chociaż może to i lepiej, bo gdybyś mnie odrzuciła... Ach, przepraszam. Pozwolisz, kuzynko, przedstawić sobie. Miałam już przyjemność. Może pan wina pozwoli? Co pani każe? Odnalazłam w tej postaci taką niebywałą głębię. Izabela ma w sobie po prostu wiele niuansów i to jest osoba po prostu tragiczna. To jest wielki dramat osoby, której świat już odchodzi w gruncie rzeczy. Przecież nastają nowe czasy. To jest właściwie okres wielkiej transformacji i że ona w sposób całkowicie dramatyczny też i kochając ojca i dla ojca, dla rodziny, chce zatrzymać ten świat za wszelką cenę. Chcę go zatrzymać. Posłuchaj, od roku już straciliśmy stanowisko w świecie. Nie zaprzeczaj, bo tak jest. Wszyscy o tym wiemy. Dziś jesteśmy zrujnowani. Przesadzasz. Otóż w takiej chwili pojawia się ten kupiec i otacza mnie ze wszystkich stron sieciami, jak myśliwiec zwierzynę. To nie smutny wielbiciel. To nie konkurent, którego można odrzucić. To zdobywca. On nie wzdycha, ale chce mnie porwać gwałtem. Albo raczej zmusić do tego, ażeby mu się sama oddała. Czy rozumiesz tę wyrafinowaną nikczemność? Ona uosabia jakby no kogoś, kto się nie godzi po prostu na to, co przychodzi, na nowy świat, na nowe życie. I że w związku z tym na przykład ona, Wokulski jest symbolem dla niej właśnie tego nowego, tego, z czym ona się nie zgadza. On uosabiał dla niej coś, co było po prostu niemożliwe dla niej osobiście do zaakceptowania. Więc ja tak ją widzę, ja tak ją po prostu postrzegam. Tak mi się chciało to zagrać. To dla mnie ten sklep. Zastałyśmy pana Mraczewskiego. Bardzo dobra pani. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Przyszłyśmy prosić o rękawiczki. Numerek 5,5. Otóż nie. 5¾. Już pan zapomniał? Pani, są rzeczy, których się nie zapomina. 15 to... To... Teraz pani ślicznie zapakuje, jeśli pan pozwoli. Florciu, zapłać temu panu. Mam wielki zaszczyt, że otrzymałem właśnie do zagrania rolę Łęckiego. Łęckiego w tej drugiej wersji lalki. Łęcki to jest postać bardzo ciekawa, złożona, trochę utracjusz, hazardzista. Postać wielobarwna. Ja usiłowałem wszystkie barwy wydobyć. On taki był, jaki był i takiego usiłowałem przekazać. I mi się zdaje, że on nie jest znowu aż taki zły. On ma tam wątki, nawet sympatii, powiedziałbym. Także ja lubiłem tę postać. Srebra naszych przodków bywały już na stolach Tatarów, Kozaków, zbuntowanego chłopstwa. I nie tylko nam to nie uchybiało, ale nawet przynosiło zaszczyt. Kto walczy, ponosi straty. Tracili na wojnie i przez wojnę. A dziś nie ma wojny? Zmieniła się tylko broń. Zamiast kosą i ataganem walczą rublem. A więc jesteśmy zwyciężeni. Ucieszyłam się bardzo, kiedy dostałam propozycję zagrania Stawskiej. Ja myślę, że tak jak pani wyglądały kobiety święte. O, ja i święt. Gdyby kto mógł zajrzeć w moje serce, przekonałby się, jak dalece zasługuje na potępienie. Starałam się znaleźć w niej takie elementy, żeby nie była taka bardzo szlachetna do bólu. Żeby pokazać troszkę, że no, jest gotowa na wielkie ryzyko życiowe.
nawet gdyby mieli ludzie o niej źle mówić. To zawsze jest ciekawe dla aktorki do zagrania, że nie tylko jest strasznie jednolita w charakterze. I taka, myślę, była moja Stawska. One mówią, że ty zamiast do sklepu chodzisz do Wokulskiego. A gdyby tak było? Mój się Boga, co ty mówisz? No ale gdyby tak było? A mąż? Gdzież on jest? Zresztą, niech mnie zabije. A córka? Nie mówmy o Heluni, tylko o mnie. Helenko, dziecko moje, ty przecież nie jesteś. Jego kochanką? Tak, nie jestem, bo jeszcze tego nie zażądał. Myśmy bardzo się wzorowali na książce i to też było dla mnie bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne, bo bardzo dużo mogłam czerpać po prostu z samej literatury, z samej książki. I uważam, że postacie zarysowane po prostu w lalce są nieprawdopodobnym takim, mają wielką, wielką, niebywałą zupełnie wartość poprzez fakt, że są straszliwie pełne. Myślałem, czy za rok żyć będę. I o czym jeszcze? O pani. O mnie? Alboż pan mnie znał? Tak. Znam panią już parę lat, ale wydaje mi się, że znam panią od wieków. Czas ogromnie wydłuża się, kiedy o kimś myślimy na jawie i we śnie. Lalka jest dla mnie no po prostu tak wspaniałą powieścią. Właściwie jest królową powieści XIX wieku. Bo tyle wątków jest przez Prusa poruszonych w tej powieści. Każdy inny właściwie, bo cała historia jakby pozytywizmu z Wokulskim związana. Nie wiem, tęsknota do napoleońskich czasów u Rzeckiego, no, obyczajowość tamtych czasów, no wszystko jest w tej powieści. I dlatego ten serial też jest taki wspaniały, że jest oparty na takim, mój Boże, scenariuszu. Panie Ignacy, wróćmy już lepiej do Napoleona III. Chodziłam na lekcje stylu, jak się poruszać, jak zachować się przy stole i tak dalej. Miałam wspaniałą nauczycielkę, zresztą z mojej akademii teatralnej, panią Szczuchę, i żeśmy no, po prostu dużo pracowały nad tym, w jaki sposób w takim kostiumie się poruszać, żeby to było naturalne, żeby to było no, po prostu, żeby się czuć w tym całkowicie w sposób taki naturalny i niewymuszony. Nie zamierzam wyrzekać się dla Wokulskiego moich sympatii i upodobań. Małżeństwo nie jest więzieniem, a ja mniej niż kto inny nadaję się na więźnia. Masz słuszność, tylko czy dla kaprysu godzi się drażnić takie uczucia? Więc cóż mam robić? To zależy od ciebie. No, muszę powiedzieć, że cieszę się, że nie muszę nosić takich kostiumów jak dawniej i nie jestem zasznurowana jakimś gorsetem, który, nie wiem, po 8 godzinach pracy w filmie dosyć mi ciężył i troszkę było niewygodnie i z ulgą go zdejmowałam. Idź, Helusiu, połóż to na tacy i pocałuj Pana Jezusa. Gdzie, proszę, mamy pocałować? Brączkę i wnuszkę. Kostiumy robiła Irena Biegańska, która była też wspaniałym kostiumologiem. Zresztą to był jej debiut. Oczywiście też trzeba pamiętać o trudnościach, na przykład jeśli chodzi o materiały, że nie było no, takich koronek, trudno to było dostać, więc Irena gdzieś to skądś wygrzebywała, wydostawała. No po prostu to naprawdę przygotowania w ogóle od tej strony do filmu, do serialu trwały bardzo, bardzo długo. Ale rzeczywiście to wszystko, no, jak się wkładało ten kostium, to nie to, że na agrafkę coś było zapięte, tylko po prostu wszystko było, że tak powiem, odstawione dokładnie tak, jak było w epoce, wszystko na hafteczki. Koronki z 10 rubli, a robota z 15. Razem 40 rubli suknia, ze 150 rubli kamea.
A 10 groszy róża. Myśl się w sposób z Rysiemberem bardzo, bardzo wspaniale jakoś dogadywali. Także to muszę powiedzieć, to była taka nasza wspólna praca nad tą postacią. I myślę, że on z każdym z aktorów właśnie w taki sposób pracował. On nie narzucał jakoś swojej wizji, tylko że to było wspólne takie dochodzenie do pewnej konkluzji, jak ta postać ma wyglądać, jak poszczególne sceny, jak je zagrać. Ja spróbuję. Słuchajcie, wzięcie z planu, spróbujemy pojechać. Ile nam się pojedzie? Kamera. Łączyć. Lalka 881. Pomiędzy mną rzeczywiście a Jerzym Kamasem na planie nie było jakiejś wielkiej zażyłości. Ja też jakby starałam się właśnie zachować pewien szczególny dystans, bo krótko mówiąc bardzo mi to pomagało w graniu tejże postaci. Gdzieś to zostało też przez reżysera takie podtrzymywane i że w gruncie rzeczy nam to bardzo pomagało. Ja byłam bardzo młodą jeszcze osobą wówczas i praca z tak wspaniałymi zupełnie aktorami, artystami, z którymi się zetknęłam. Właściwie taką można powiedzieć śmietanką ówczesną aktorstwa było dla mnie po prostu wielkim, wielkim absolutnie doświadczeniem i wielką nauką. I muszę powiedzieć, że tak się stało, że Ryszard Ber dosyć wcześnie odszedł w ogóle i myślę, że był niedocenionym reżyserem.